Na taką inwestycję lokalna społeczność czekała od lat. Najbardziej na to czekają dzieci. Dzieci, które grają w piłkę, dzieci, które chcą się rozwijać, dzieci, które chcą trenować w normalnych warunkach, których na ten moment niestety w Tarnowskich Górach nie ma. Zyskają to, że nie będą musieli się rozjeżdżać po całym Śląsku, żeby móc się rozwijać jako piłkarze, jako sportowcy. W siedzibie Towarzystwa Sportowego Gwarek odbyło się przekazanie placu budowy. Już wkrótce powstanie tu kompleks dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Paradoksalnie wydaje się, że to jest prosty obiekt, ponieważ nie wykonujemy żadnych obiektów kubaturowych, natomiast są to roboty specjalistyczne. Tak? Zawsze wielką niewiadomą jest to, co napotkamy w gruncie. Natomiast tutaj zapoznaliśmy się z całą dokumentacją, nie przewidujemy jakichś problemów, grunty są raczej proste. Myślę, że powinno wszystko pójść zgodnie z naszymi planami. Zaplecze treningowe z nawierzchnią sztuczną oraz naturalną. Do tego nowe trybuny czy droga dojazdowa. Nie zabraknie także specjalnej przestrzeni dla czworonogów. Jako ciekawostka to w rogu będzie taki psi park, to znaczy będzie teren ogrodzony, gdzie właściciele będą mogli wejść z psem i puścić ze smyczy. To będzie kolejny, bo jeden taki największy na Śląsku jest na osiedlu Przyjaźń, a ponieważ tu w tym rejonie jest dużo właścicieli psów, którzy wyprowadzają, no więc dlatego pomysł taki, żeby był ten psi park, żeby też mieli coś dla siebie. Nowości na terenie Gwarka kosztować mają blisko 15 milionów złotych. Połowa środków pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wreszcie o tego dojrzeliśmy, ale wspomnijmy w tym miejscu, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zainwestowaliśmy w Tarnowskich Górach w obiekty sportowo-rekreacyjne. Gdyby to liczyć w dzisiejszych pieniądzach, myślę około 100 milionów złotych. Ta 15-milionowa inwestycja jest więc kolejnym dużym uzupełnieniem tego całego pakietu działań na rzecz sportu w Tarnowskich Górach. Zgodnie z planem, nowa przestrzeń oddana zostanie przed końcem listopada tego roku.